Od piątku 13 sierpnia na placu przy Pomniku Niepodległości w Kozienicach można oglądać nową wystawę plenerową zatytułowaną Tu rodziła się opozycja między czerwcem 76 a sierpniem 80. Wystawa została przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej z okazji 45. rocznicy protestów robotniczych w czerwcu 1976 roku. Głównymi ogniskami tych protestów były Radom, Ursus i Płock. Wybuch społecznego niezadowolenia spowodowały pogarszająca się sytuacja zaopatrzenia w podstawowe artykuły spożywcze oraz zapowiedziane podwyżki ich cen. Uczestników protestów spotkały ze strony ówczesnych władz ostre represje w postaci masowych zwolnień z pracy. Wielu było bitych, skazywanych na kary więzienia. W celu niesienia represjonowanym pomocy zawiązany został Komitet Obrony Robotników, pierwsza jawna organizacja opozycyjna w PRL-u. W ślad za nią zaczęły pojawiać się kolejne tego typu opozycyjne organizacje. Ich działalność w wielkiej mierze przyczyniła się do powstania NSZZ Solidarność, masowego ruchu społecznego stanowiącego podwaliny przemian demokratycznych w Polsce. Organizatorami wystawy są gmina Kozienice, Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Regionalne w Kozienicach. Wystawa będzie prezentowana na placu przy Pomniku Niepodległości do 9 września.